Cześć, z tej strony Przemek Niemczuk z serwisu treningbiegacza.pl. Zdałem sobie ostatnio sprawę, że wielu moich biegowych kompanów nie do końca potrafi w pełni wykorzystać możliwości drzemiące w sprzętach, które posiadają. Bez względu na to, jakiego typu są to sprzęty, czy to Suunto, czy to Polar, czy też Garmin, postanowiłem, że spróbuję im trochę pomóc i pokażę, że nie trzeba, wykonując trening interwałowy, zapisywać treningu po każdym powtórzeniu. Nie żeby to był błąd, ale zdecydowanie takie podejście utrudnia analizę wykonanego treningu, to raz, a po wtóre porównanie dwóch takich jednostek treningowych w jakimś okresie czasu jest po prostu niemożliwe. Do dzieła zatem. Na pierwszy ogień bierzemy Polar V800, wysłużony już zegarek, pamiętający lepsze czasy i słabszą konkurencję, ale nadal wartościowy i mający swoje wierne grono użytkowników. Dobra, przejdźmy zatem do naszych ustawień zaawansowanych. Kliknij swoje imię i nazwisko i przejdź po prostu do profili sportowych. Tutaj w profilach sportowych będziesz miał możliwość poustawiania ekranów zegarka, które będziesz widział w trakcie treningu. W moim przypadku jest to 9 różnych ekranów. Omówimy sobie dwa pierwsze, bieganie oraz bieg uliczny. Jeżeli nie masz takiego trybu bieganie lub bieg uliczny stworzonego, dodaj sobie taki profil sportowy, a następnie postaraj się odtworzyć go według instrukcji, które pokazuję Ci w filmie. Po kliknięciu edytuj profilu sportowego o nazwie bieganie, przechodzimy do 6 zakładek, które możemy sobie dowolnie skonfigurować. Nie będę Wam tutaj truł i marnował czasu, pokazując naprawdę podstawowe funkcje jak autolap czy ustawienie tętna. Chyba że ktoś potrzebuje w tej kwestii pomocy, to proszę o informację w komentarzu, wtedy postaram się nakręcić osobny film. Nas interesuje dzisiaj widok danych treningowych. W moim przypadku miałem sparowane gdzieś dwa zegarki, Polar M400 oraz Polar V800, dlatego przełączyłem się tutaj na V800, zegarek flagowy Polara, i na jego przykładzie omówię dostępne możliwości. Mamy tutaj pokazane 6 różnego rodzaju ekranów treningowych, które przełączamy przyciskami góra-dół. Na pierwszym ekranie widzimy tętno, średnie tętno z danej jednostki oraz zone pointer, czyli nasze ulokowanie tętna na skali od 0 do tętna maksymalnego i dystans danej jednostki treningowej. Aby zrozumieć, jakie parametry treningowe są nam potrzebne na żywo w trakcie wykonywania treningu interwałowego, przejdźmy do serwisu treningbiegacza.pl i spróbujmy przyjrzeć się przykładowemu planowi treningowemu, które takie interwały posiada. Od razu przypomnisz sobie, jak wyszukać plan treningowy dla siebie. Przechodzimy do plany treningowe, wybieramy swój poziom oraz dystans, pod jaki szukamy planu treningowego. Mamy tu do czynienia z treningiem, gdzie na rozgrzewkę trzeba przebiec określoną ilość kilometrów, jednak nie szybciej niż 4 minuty i 40 sekund na kilometr. A następnie po 5 minutach stretchingu wykonać 5 interwałów. Szybko 1 km w tempie 4:10, 4:15 minut na kilometr, po którym następuje przerwa 1 km w biegu w określonym tempie 4 minuty 40 sekund. Aby móc w pełni wykonać ten trening, musimy na ekranie zegarka widzieć pokonany w danym okrążeniu dystans, średnie tempo danego okrążenia oraz w niektórych przypadkach czas okrążenia i tętno.
To oczywiście można zobaczyć przy innej okazji, przy innych rodzajach interwałów. Jednak te cztery parametry, które mamy określone tutaj w przypadku tego ustawienia, pozwolą nam zrealizować dowolny trening interwałowy. To w zasadzie wszystkie informacje, jakich potrzebujesz, aby w pełni wykorzystać potencjał swojego zegarka. Opcji konfiguracyjnych jest ogrom i w zależności od formy treningu, jaki realizujesz, możesz je sobie dowolnie zmieniać, tworząc kolejne profile sportowe. Nie zapomnij zapisać zmiany oraz synchronizować dzienniczek treningowy ze swoim zegarkiem. Na koniec chcę Ci jeszcze pokazać ustawienia trybu biegu ulicznego, który nie różni się jakoś zasadniczo od trybu podstawowego bieganie, pokazuje jednak dane, które wydały mi się potrzebne w trakcie zawodów. Mam taki zwyczaj w trakcie zawodów, że odbijam lapa na każdym 5 kilometrze. Tak się dobrze składa, zwłaszcza w trakcie maratonów, że również tam znajdują się punkty pomiaru czasu. Pozwala mi to zweryfikować, czy mój zmierzony dystans jest w miarę zbieżny z oficjalnym pomiarem. Z reguły nie jest, to akurat oczywiste, bo ciężko jest biec zawsze optymalnie wyznaczoną ścieżką, po której jechała osoba dokonująca pomiaru trasy. Jednak jest to dla mnie dobry punkt odniesienia. Jeśli takiego oficjalnego pomiaru nie ma, odbijam na 5, 10 czy też 15 kilometrze zmierzonym przeze mnie. Zdecydowanie łatwiej w trakcie biegu analizować, czy w miarę równym tempem przebiegłem daną piątkę, aniżeli robić to dla jednego kilometra. 5 kilometrów pokonane, zmierzone i uśrednione dostarczają jakościowo lepszych dla mnie danych, niż jakbym miał to analizować co kilometr. Przy dużym pofałdowaniu terenu ma to kolosalne znaczenie. Popatrz, na pierwszym ekranie pokazuje prędkość i tempo z całej aktywności, średnia prędkość tempo z całej aktywności, pokonany dystans oraz tętno chwilowe. Natomiast drugi ekran pokazuje nam dwa razy prędkość. I właściwie z tym ekranem ciągle widocznym biegnę przez cały czas. Widzę wtedy chwilowe tempo, chwilową prędkość, średnią prędkość danego okrążenia, czyli w moim przypadku odbijanej co 5 km piątki, dystans okrążenia oraz tętno chwilowe. Nie stosuję tutaj w tym przypadku tętna średniego dla danego okrążenia, bo jednak ten parametr wykazuje się dosyć sporą zmiennością i w trakcie biegu pod górę może on zdecydowanie wykraczać poza skalę i warto o tym wiedzieć, abyśmy ewentualnie się za mocno nie zakwaszali. Ekran numer 3 pokazuje mi akuratną prędkość tempo, czas okrążenia, czas trwania oraz średnie tętno. Skonfiguruj swoje ekrany w ten sposób. Dzięki temu będziesz w stanie odbijać sobie lapy według Twoich preferencji. Nie zapomnij na koniec dokonać zapisania swojego profilu sportowego oraz eksportu do zegarka. To już wszystko, co przygotowałem na dziś. Jeśli masz jakieś pytania, śmiało pisz pod spodem. Na wszystkie pytania postaram się wyczerpująco odpowiedzieć, a póki co trzymaj się i nie zapomnij kliknąć subskrybuj nasz kanał. Z góry dzięki i do usłyszenia.